Widzimy wyraźnie, analizując rynek, że krystalizuje się znaczna grupa klientów, którzy oczekują od swojego domu, od swojego mieszkania już nie tylko spełnienia takich podstawowych potrzeb zamieszkania, tak, schronienia, ale ich oczekiwania robią się coraz bardziej wymagające, wyrafinowane. Oczekują, żeby dom był bezpieczny, piękny, dom, w którym będą mogli uzewnętrznić czy pokazać również swój charakter, troszkę taki pokazać swoje DNA. Komfort, bezpieczeństwo, oszczędność, wygoda. Te wszystkie elementy są realizowane właśnie przez technologię, która jest już dostępna dzisiaj. Tak jak w samochodzie funkcjonujemy, samochód kontroluje bezpieczeństwo, nasz dom kontroluje bezpieczeństwo. Samochód kontroluje koszty, oszczędność, możemy wcisnąć sobie eco mode. Dokładnie to samo możemy zrobić w swoim domu lub rezydencji. Te elementy, którymi się otaczamy na zewnątrz, właśnie które w motoryzacji znamy na co dzień i użytkujemy je w sposób taki naturalny, one w domach jeszcze nie znalazły swojego rozwiązania. Osiedle Awangarda jest pierwszym takim osiedlem, gdzie te rozwiązania będą w naturalny sposób wpisywały się w design, w funkcjonalność, w to, z czego użytkownicy końcowi będą naprawdę korzystać każdego dnia. Klienci firmy Prawbud zgłosili taką potrzebę, że może fajnie by było, gdyby za pomocą emocji można było sterować światłem. W związku z tym opracowaliśmy taki moduł, gdzie za pomocą uśmiechu ładnego światło się zapala. To jest jako taki element na razie testów, ale już za pół roku będziemy dysponować w pełni funkcjonalnym elementem, takim modułem, za pomocą którego, za pomocą gestów, emocji będziemy mogli sterować dowolnym urządzeniem. Stoisko, na którym się znajdujemy, to właśnie dom Jutra. To trendy zastosowane przez naszych architektów. A co za tym idzie? Drewno. Drewno w naturalnej postaci, posiadające sęki, posiadające usłojenie, posiadające pęknięcia. Również rośliny, motywy roślinne znajdujące się na elementach ozdobnych, typu tapety, poduszki, ale też rośliny toniczkowe w naturalnej postaci, również ściany zielone, metal. Często spotykamy się ostatnio przy projektach naszych architektów z zastosowaniem metali szlachetnych typu złoto, miedź, ale też zwykła stal, która jest lakierowana na czarno bądź biało, która w dzisiejszych wnętrzach, w dzisiejszym domu obecnym i też domu jutra znajduje swoje odzwierciedlenie. Dom jutra to wygoda. Wygoda okraszona klasykami designu, znanych, cenionych, lubianych projektantów w zakresie mebli, wyposażenia, no i małej architektury przede wszystkim.